Witam ponownie w Onet Rano. Wiem, ze mną w studiu pani Agata Duniak-Majher, właścicielka firmy Bake My Day. Bardzo ładna nazwa, gratuluję, naprawdę. I pani Karolina Dąbrowska, ekspertem banku do spraw finansowania firm. Dzień dobry, witam serdecznie. Zanim porozmawiamy o tym, czy i jak warto piec, to może zobaczmy, na czym polega pani praca. Zapraszam na króciutki materiał Bake My Day. Proszę zobaczyć. Wpadłam na pomysł realizowania personalizowanych ciastek. Początkowo myślałam, że będzie to biznes sezonowy, jednak jest tych okazji naprawdę mnóstwo. Bardzo często klienci zamawiają też ciastka albo dla siebie, albo dla kogoś w prezencie, po prostu, żeby sprawić mu przyjemność. I tutaj się realizuje ta idea, którą sobie założyłam od początku, czyli dawanie przyjemności. Rezygnując z pracy, jeszcze nie wiedziałam, co będzie dalej. Bardzo czułam, że nie chcę wracać do pracy prawnika i potem po troszeczku szukałam siebie i w ten sposób zaczęłam właśnie Bake My Day. Z racji tego, że pracuję bardzo szybko, żyję jeszcze szybciej, moim centrum dowodzenia i zarządzania firmą jest telefon. I tak jak założenie firmy było banalnie proste, tak prowadzenie już nie jest takie proste. I w tym momencie wspomaganie się wszelkimi narzędziami, które pomagają mi w tej pracy, jest dla mnie niezmiernie ważne. Wszystkie narzędzia, na których się opieram, muszą być sprawne, muszą być szybkie i muszą mi po prostu pomagać w pracy. Wszystkie aplikacje mobilne, poczynając od poczty elektronicznej, po bankowość elektroniczną, która ułatwia mi funkcjonowanie w ten sposób, że dostaję powiadomienia o tym, kiedy dostaję płatność od klientów i to mi daje zielone światło do realizacji zamówienia, dlatego że produkt jest w pełni spersonalizowany i w związku z tym ja, nie otrzymując zapłaty od klienta wcześniej, nie rozpoczynam pracy. Klienci bardzo często pokazują mi też poprzez Instagram reakcje na przykład swoich dzieci albo osób obdarowanych na to, jak zobaczyli te ciastka po raz pierwszy i to jest absolutnie wzruszające. Pani Agato, rozumiem, że jako prawnik to mniej się pani bała o te prawne rzeczy i zrozumienie dokumentów, na przykład tego języka trudnego, umów wszelkich, to było łatwiejsze, ale bała się pani o pieniądze? Bała się pani, czy wystarczy pani pieniędzy, czy będzie pomysł na rozwój firmy dalej? Pamiętam, że jak zakładałam działalność, miałam taką jedną myśl, żebym tylko zarobiła na ZUS, na ten mały ZUS początkowy. Ale teraz w obliczu jakby wyzwania i nowego lokalu, rozszerzenia działalności, faktycznie finanse są bardzo ważnym elementem i to jest też duże ryzyko, ale czuję, że warto. A czyli rozumiem, że pani już od momentu, kiedy założyła pani firmę, już się pani zdążyła rozwinąć lokalowo też? Tak, tak. Właśnie w najbliższą niedzielę otwieram swój lokal na Mokotowie, swoją autorską pracownię, która jest też wzbogacona o kawiarnię, miejsce z lodami, ciastami własnego wypieku. Można zajrzeć przez witrynę, jak przygotowujemy ciasta, także to jest takie miejsce dla ludzi. Czyli rozumiem, że poza tym, że trzeba mieć pomysł, oczywiście na to, co jest kluczowe w ogóle, no ale trzeba mieć pomysł, no ale potem właśnie przychodzi też kwestia tego, że trzeba policzyć, ile kosztuje prąd, stoliki, towary i tak dalej, ludzie i tak dalej. To wszystko jest istotne. Tak. Czy wzięła pani kredyt na to? Tak, tak. Tak, nie bała się pani? Bałam się. Mam taką taktykę bój się i rób. I zdecydowanie od początku tej działalności to mi towarzyszy. I oczywiście, że się bałam. To jest duże ryzyko. To jest też odpowiedzialność w tej chwili finansowa, odpowiedzialność za pracowników. Natomiast mam takie bardzo głębokie przekonanie i idę za tym banalnie nazwanym głosem serca. I czuję, że to ma sens po prostu. Ile pani osób zatrudnia w tej chwili? W tej chwili dwie. Plus pani. Czyli trzy osoby w sobie też zatrudnia, tak. To jest duża odpowiedzialność już. Pani Karolino, proszę powiedzieć, czy rozumiem, że państwo się stykacie na co dzień z przedsiębiorcami, zwłaszcza tymi małymi, bo ci duzi to sobie lepiej z tym stresem związanym z ryzykiem finansowym radzą. Ale ci mali przedsiębiorcy, zwłaszcza ci, którzy pierwszy raz biorą kredyt na firmę, muszą być przerażeni tym. Jak sobie radzić z tym stresem? Staramy się tłumaczyć naszym przedsiębiorcom, jaki produkt finansowy, do czego ma im posłużyć, jakie narzędzia im dajemy i w jaki sposób mogą je wykorzystać. Bo nie każdy kredyt jest lekarstwem na wszystko. Ale wyobraża sobie pani taką sytuację, że przychodzi do pani przedsiębiorca i mówi, jestem zdecydowany, chcę wziąć kredyt, a pani mówi, nie, ten kredyt to nie dla pana, czy nie dla pani. Powinien pan, czy pani wziąć inny kredyt. Tak. Mamy kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne, pożyczka,
różne są przeznaczenia. Kredyty w rachunkach bieżących są zazwyczaj na takie bieżące rzeczywiście wydatki przedsiębiorcy. Kredyt inwestycyjny, inwestujemy w maszyny, inwestujemy w lokale, kupujemy nieruchomości do prowadzenia działalności, do dalszych inwestycji. Jakby każdy produkt dopasowujemy tak naprawdę do naszego klienta i do jego potrzeby. Więc ważne jest właśnie też zbadanie tej potrzeby u przedsiębiorcy. A jak sobie, bo rozumiem, że ja mam takie wrażenie, że wiele osób, które przyjdą do banku, no to pomyślą, no bank to mi wiadomo, że w interesie banku jest dać mi kredyt, w związku im większy, tym lepszy dla banku, w związku z tym bank mi wepchnie wszystko. Czy oferujecie państwo jakieś narzędzia, żeby sobie na przykład samemu usiąść i policzyć i zobaczyć i przyjść do państwa na przykład już z jakąś opinią, że taki chce kredyt w takiej kwocie, nie większej? Tak, jak najbardziej. Zarówno na stronie mamy kalkulator, gdzie klient może sobie spokojnie w domu usiąść i policzyć, ile potrzebuje, ile będzie go to kosztowało, jaką ratę miesięczną będzie płacił. Mhm. Może złożyć wniosek. Złożenie wniosku tak naprawdę klienta nic nie kosztuje. Już też wstępnie wyliczymy klientowi zdolność. Więc tak naprawdę jak złożę wniosek, potem się wycofam, to jest okej, nic dokładnie, nie ponoszę kosztów. Żadnych kosztów, z żadnymi kosztami to się nie wiąże. Jak pani liczyła, bo też właśnie wspomniała pani o tym w materiale, pani mówiła o tym, że jest pani prawnikiem. Jak pani liczyła to, jaki to ma być kredyt, ile wziąć tego kredytu, no to jest gigantyczna różnica pomiędzy, nie wiem, 100 tysięcy złotych a 500 tysięcy złotych, tak? Inne raty, inne obciążenia zupełnie. Czy pani to sama liczyła, czy pomógł ktoś pani z banku? Wspierałam się też z ekspertami i moimi bliskimi, którzy też doradzali mi w tym przypadku. W zasadzie to też faktycznie jest tak, że chce się zawsze minimalizować ryzyko i obciążenia. Natomiast tutaj faktycznie myślę, że bank jest pomocny i ja mogłam liczyć przynajmniej na taką ekspercką pomoc. Czy pani myśli, że bez tego kredytu dałaby pani sobie radę, czy nie? Nie, nie byłoby takiej opcji, zwłaszcza, że ja w tej chwili podchodzę do tego biznesu, skalując go z nadzieją na to, jak będzie potem. No, już pani prowadziła biznes, już pani mówi o skalowaniu biznesu. Tak, to już dokładnie jest na tym etapie teraz jestem, tak. Bo też wytłumaczę państwu, bo ja zawsze też zakładam, że oglądają nas ludzie, którzy też myślą, no może ja bym chciał sobie otworzyć, nie wiem, cukiernię, cokolwiek innego małego. I to wyjaśnimy, że to skalowanie biznesu polega na tym, że po prostu pani wzięła większy lokal i to jest na tym większy obrót, większa firma. Tak, zwiększenie produkcji, dokładnie. Tak. I czy przy tym zwiększeniu obrotu i zwiększeniu produkcji też pani zwróciła się do banku, nie wiem, o zwiększenie kredytu, o zmianę tego kredytu? Nie, na ten moment zostałam przy tym, co na początku sobie założyłam. Mhm. I teraz jestem przy tej dobrej wierze, że wszystko się potoczy według mojej myśli. Mam nadzieję, że tak będzie. To proszę powiedzieć pani Karolino, jak się dzieje taka sytuacja i życzmy tego wszystkim biznesmenom, jasne, od tych najmniejszych do tych największych, że firma się rozrasta i trzeba zwiększyć produkcję, zatrudnić dodatkowo osoby. Czy bank mi pomoże też wtedy, jak już mi dał kredyt na otwarcie biznesu? Tak, jak najbardziej. Cały czas firma inwestuje. Żeby się rozwijać, żeby rosnąć, musi inwestować. No i właśnie też jakby dalsze finansowanie, raz, że łatwiej już później już uzyskać, jak mamy już jedną inwestycję sfinansowaną, chcemy drugą, jeżeli regulujemy kredyt prawidłowo, no to kolejny będzie nam o wiele łatwiej uzyskać też. Mamy większą wiarygodność wtedy w oczach banku. No i to, o czym też nasi przedsiębiorcy zazwyczaj mówią, to właśnie to, że bez kredytu się nie obejdzie. Jeżeli chcę się rozwijać, no to muszę inwestować i potrzebuję tego środków z kredytu. Jest jeszcze kwestia, jak już wezmę ten kredyt i już wszystko z państwem załatwiłem, to potem na bieżąco śledzenia, czy wszystko jest w porządku i jakby jasne, że spłata raty kredytu jest takim wyznacznikiem. No, stać mnie na spłatę rat, to jest wszystko w porządku, ale też, żeby kontrolować stan firmy, widzieć, czy ten kredyt jest dobrze zużywany. Mhm. Czy pani to śledzi na bieżąco? Jak dużo pani zajmuje czasu na przykład każdego dnia? Czy nie wiem, ile czasu tygodniowo pani spędza sprawdzając finanse firmy i czy firma jest zdrowa finansowo? W tej chwili jest to taki okres rozruchu, więc ja jestem głównie pomiędzy remontem, całym uruchamianiem pracowni, a tak naprawdę wykonywaniem ciastek, więc na te formalności mam mniej czasu, ale też nie czuję, żeby one jakoś bardzo mnie obciążały. A czy pani jest własną księgową, czy korzysta pani z usług? Mam zewnętrzną księgowość. Nie, sama jestem swoim prawnikiem, ale księgową jeszcze nie zdecydowanie. Tak, to już jedną sprawę mam pani załatwioną. Ale wiem też, że u państwa można korzystać z księgowych, można, prawda? Tak, jak najbardziej. Księgowa u nas w
Dla mnie to jest czarna systemie. Magia. Księgowość to jest koszmar. A to ułatwia, zdecydowanie. Właśnie takim laikom, którzy, no nie musimy się znać na księgowości wszyscy, a wykonujemy różne zawody, na różnych rzeczach się znamy i nie musimy być ekspertami w każdej dziedzinie, więc narzędzie księgowości w banku ma nam to właśnie ułatwić, tak, żebyśmy nie musieli też biegać z fakturami do księgowych, tylko usiąść sobie spokojnie w ciągu dnia czy wieczorem, już po całym dniu i wystawić faktury, czy zaksięgować różne rzeczy. Czy, bo pani miała szczęście, jest prawnikiem, wracam do tego, bo uważam, że to jest w ogóle super, że, znaczy, że prawnik się bierze za robienie biznesów, to jest ma z góry po prostu łatwiej. Ale też trudniej, bo ja widzę więcej ryzyk ze względu na to, że gdzieś mam ten umysł prawnika, to ja wszędzie widzę gdzieś jakiś problem do rozwiązania pod kątem prawnym. No to dobrze, bo się pani zabezpiecza przynajmniej. Widzi pani te wszystkie ryzyka, a ludzie ich nie widzą. Ja się zgadzam z tym. Ja bardzo często, ja też mam znajomych prawników, którzy czasami patrzą na jakąś moją umowę i mówią, tu źle, tak. Jak mogłeś to podpisać? I nagle dowiadujesz, że to w ogóle zrobiłem jakiś koszmar zupełny. Czy bank mi pomoże przy opracowaniu strategii firmy, rozwoju? I też właśnie mówię, po pierwsze na początku, kiedy przychodzę do państwa, nie mam firmy jeszcze i chcę ją dopiero założyć, ale także później, jak przychodzę po roku i mówię, super mi idzie, chciałbym firmę skalować, właśnie biznes, ale nie umiem tego zrobić. Tak, jak najbardziej. Nasi doradcy pomagają przedsiębiorcom w wyznaczaniu kierunku, w którym mógłby pójść. Tak? Jeżeli ma jeden mały hotelik i chciałby więcej zarabiać, chciałby, żeby jego firma rosła, to możemy zaproponować kilkumilionowe nawet kredyty pod inwestycje, pod rozwój inwestycji przedsiębiorcy, tak żeby on rósł. Poza tym też oferujemy finansowanie z zabezpieczeniami poza nieruchomościami, typu de minimis, gwarancje z Banku Gospodarstwa Krajowego. Więc u nas przedsiębiorca tak naprawdę jak wchodzi, to wchodzi jak do sklepu i doradca pomaga mu spółki wybrać odpowiednie dla niego narzędzia. Sprawy prawne mamy ogarnięte, sprawy finansowe mamy ogarnięte. Jakie jeszcze ryzyka wiążą się? Czy było jakieś ryzyko związane z biznesem, które panią zaskoczyło i nie zdawała sobie pani sprawy z tego przed otwarciem biznesu? Dotychczas jeszcze nie. Może takie ryzyko, że nie mam urlopu i pracuję cały czas. O tym wcześniej nie myślałam. Musimy i zakładałam, że będę miała tę wolność. Ja jestem w zawodzie tak. 30 lat, w którym nie ma urlopu w zasadzie w ogóle. Tak, to jest jednak to, czego się nie spodziewałam i to jest ryzyko pod kątem takim zdrowotnym, psychicznym, żeby jednak dać sobie trochę tego oddechu. Ale poza tym na razie nie. Myślę, że dużo mnie też teraz czeka w związku z rozwojem działalności, z rozszerzeniem jej zakresu, więc trochę wchodzę na takie nieznane wody i skaczę na tą głęboką wodę. Wie pani, też że tak słowo urlop, to może pani zapomnieć na razie, to nie ma chyba co niestety, się oszukiwać. Tak. A konkurencja w Warszawie jest duża w biznesie, bo tutaj piekarni wokół nas nawet, jak się wychodzi, to jest w promieniu 40 metrów. Myślę, że jest duża. Ja tutaj troszeczkę podeszłam do tego inaczej, bo mam takie dwie nogi. Mam kawiarnię i mam pracownię i one jakby funkcjonują w połączeniu, ale troszkę też niezależnie, więc tutaj zabezpieczyłam się dodatkowo w ten sposób, że jeśli któraś ze sfer będzie troszeczkę kulała, to ta druga ją podciągnie w takim finansowym aspekcie, takie mam założenie. Czy tak pomyślałam o tym, bo mówi pani o tych dwóch nogach biznesu, to jest oczywiście bardzo słuszne podejście. Czy jak przyjdę do banku i powiem, mam piekarnię, ale drugi mam pomysł na biznes, też malutki, na przykład właśnie hotel, mały, 10 pokoi, to czy bank spojrzy na to przychylnie też? Jasne, jak najbardziej. Wielu przedsiębiorców dywersyfikuje ryzyko prowadzenia działalności. I często jest tak, że prowadzą dwie różne firmy w dwóch różnych branżach. I tak jak najbardziej bierzemy pod uwagę obroty w jednej działalności. One się oczywiście też przekładają na drugą. Mało tego, możemy też badać zdolność klientów w oparciu o przyszłe ich przychody. Drogie panie, dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Życzę powodzenia w firmie i w skalowaniu dalszej firmy. Dziękuję bardzo. A jaki jest adres na Mokotowie? Puławska 118. Puławska 118. To wpadamy w takim razie. Zapraszam. Superancko. Dziękuję panią bardzo za wizytę w studiu. Ja się z państwem żegnam. 7:55 jutro wracamy. Iwona Kutyna prowadzi Onet Rano. Do zobaczenia.